W czołowej dziesiątce mamy aż 8 reprezentantów Austrii. To jeden z nich Thomas Thunbichler. Młodszy z braci Stefana Thunbichlera. Zobaczymy jeszcze później. Piękny skok w wykonaniu Thomasa Thunbichlera. Czy zagrozi prowadzącemu aktualnie Larsowi Bysztylowi? Norwek, przypomnijmy, 128,5 metra. Jednota 129,8 punktu. Też gdzieś tuż w okolicach 130 metra, tuż przed tym metrem wylądował Thomas Thunbichler. Czekamy na dokładny pomiar. 129 metrów, a zatem pół metra dalej od Larsa Bysztyla i z notą 131,7 punktu on obejmuje prowadzenie. A zatem po pierwszej serii prowadzi Norweg René Kim Elverum Sorsel. 135 metrów, wspaniały skok, jedyny jaki oglądaliśmy w serii pierwszej poza granicę 130 metrów. Na kolejnych pozycjach bracia Thunbichlerowie. Tymczasem kolejny reprezentant Austrii, Thomas Thunbichler. W pierwszej serii ładny skok na odległość 129 metrów. Teraz już nie tak daleko, krócej wylądował Austriak, a zatem nie zajmie miejsca na podium zakopiańskich zawodów. Może lepiej spisze się jego brat Stefan, którego będziemy za chwilę oglądać. Thomas Thunbichler, 124 metry. Niezagrożony więc na miejscu pierwszym Lars Bysztyl. Myślę, że Baltazar Schneider, choć na to nie widzieliśmy, jest drugi, Daniel Lachner trzeci. A tutaj rozdawał karty wiatr na Wielkiej Krokwi, no ale ci najlepsi zawodnicy jakoś sobie w tych trudnych warunkach poradzili. Młodszy z braci Thunbichlerów Thomas, wczoraj dziewiąty w łącznej klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego na miejscu 13. Zgromadził już w tym sezonie 271 punktów. Dzisiaj walczy o kolejne. Thomas Thunbichler w powietrzu. Ładny skok, daleko. Też gdzieś w okolicach 130 metra wylądowano. Lars Bysztyl na razie przed Maciejem Kotem w klasyfikacji. Pewne zatem miejsce w pierwszej dziesiątce po pierwszej serii tych zawodów 16-letniego zakopiańczyka. Raz jeszcze oglądamy próbę Thomasa Thunbichlera, 18-letniego zawodnika z Kitzbichel. 130,5 metra, ta odległość imponująca, ale nota o 0,1 punktu gorsza od Macieja Kota, a zatem jest tuż za naszym reprezentantem na miejscu trzecim. Dobry poziom pierwszej serii zakopiańskiego konkursu, znów bardzo dobra dyspozycja Macieja Kota, no i cieszymy się szczególnie z tej dobrej formy zakopiańczyka w perspektywie zbliżających się mistrzostw świata juniorów. Jucha Matiruskan na miejscu trzecim, a już w powietrzu Thomas Thunbichler. Czy będzie w drugim skoku także lepszy od swojego starszego brata? Chyba tak. W pierwszej próbie Thomas Thunbichler 130,5. Teraz 128. No, zatem tą wewnętrzną rywalizację z bratem przegrał. Oglądamy klasyfikacje na kolejnych miejscach. Poczekajmy jeszcze, które miejsca zajęli Łukasz Rutkowski.